Każdy wie, że jeśli ma się czegoś za dużo, na przykład pieniędzy, to można bardzo głupio je zmarnować. A dzisiaj porozmawiamy sobie o zupełnie przeciwnym przypadku. Brighton to jest zespół, który na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy sprzedał choćby Iwa Bisumę za 38 milionów funtów do Tottenhamu, Marka Kukureje za 63 miliony funtów do Chelsea, no i ostatnio Moisesa Caicedo także wypuszczono na Stamford Bridge za rekordową kwotę 115 milionów funtów. Pytanie tylko, kto będzie nowym Moisesem Caicedo, kto będzie nowym Tarom Itomą, bo ich następcy już są gotowi, albo niemalże gotowi na The Amex. W jakich piłkarzy inwestuje Brighton i przede wszystkim jak to robi, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zachęcam klasycznie do subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza, a teraz zmierzajmy w kierunku nowych transferów Brighton & Hove Albion. Prawdę mówiąc, ten odcinek chodził za mną bardzo długo, to znaczy patrząc na ruchy transferowe MEF w tym okienku zwłaszcza, chciałem zrobić takie jedno podsumowanie właśnie z wykorzystaniem wszystkich nazwisk, które gdzieś się pojawiły przy okazji właśnie tego letniego okresu transferowego, gdy mówimy o klubie z południa Anglii. Przede wszystkim, jak to się dzieje, że Brighton tak świetnie działa na rynku transferowym. Wiadomo, że fantastycznie rozwinięty scouting, także korzystanie z narzędzia Transfer Room, czyli po prostu takiego, powiedzmy, ogłaszania transferów na daną pozycję, wyszukiwarki, dane statystyczne itd., itd. Ten koncept Moneyball świetnie się sprawdza i dlatego też choćby w tym okienku transferowym udało się ściągnąć kilku naprawdę bardzo ciekawych graczy, na czele oczywiście z João Pedro. No właśnie, bo 21-letni Brazylijczyk przeszedł z Watfordu za 30 milionów funtów. To jest kwota rekordowa jak na Brighton. Nigdy wcześniej nie wydano takich pieniędzy na jakiegokolwiek piłkarza, ale wydaje się, że znów mamy wrażenie, że płacimy za naprawdę przyszłą gwiazdę nie tylko Premier League, ale być może i światowej piłki. João Pedro od początku, tak naprawdę od swoich najmłodszych lat w lidze brazylijskiej, pokazywał, że ten sufit ma zawieszony nieprawdopodobnie wręcz wysoko i nie zdziwcie się, jeśli powiedzmy za 2 lata okaże się, że Liverpool zgłasza się po tego piłkarza w Brighton za powiedzmy 100 milionów funtów, bo to jest kolejny tego typu zawodnik, który zresztą swoją przydatność pokazał już w meczu otwarcia tego sezonu Premier League z perspektywy Brighton, w meczu przeciwko Luton Town, gdzie po pierwsze wywalczył karnego, a po drugie także tego karnego zamienił na gola. Od początku de facto wygląda jak idealny puzzle do układanki Roberto De Serbiego, bo nawet patrząc na te mecze presezonowe, zwłaszcza spotkanie choćby z Chelsea, on naprawdę tam czarował. I czy to będzie występował na pozycji numer 9, czy może numer 10, bo to jest taki zawodnik właśnie poruszający się między tymi strefami, jak najbardziej to będzie wręcz idealny dodatek do drużyny Brighton. Zatem João Pedro, zapamiętajcie to nazwisko, także pod kątem fantasy Premier League, bardzo ciekawa opcja za 5,5 miliona w roli napastnika, która raczej, tak jak mówię, bramki i asysty będzie gwarantować. Oczywiście zobaczymy, czy będzie to robić z taką skutecznością i z taką regularnością, jak robił to choćby w presezonie, bo tutaj naprawdę te występy były bardzo obiecujące. Bądź co bądź, w poprzednim sezonie, tak jak mówiłem, 11 bramek w Championship, gdy mówimy o całej jego karierze w Premier League, jeszcze kiedy Watford tam był w kampanii 21-22, 31 spotkań bodajże i 3 bramki, więc nie są to liczby onieśmielające, natomiast tak jak mówię, 21 lat, niesamowity potencjał i João Pedro to jest pierwsze nazwisko, na które warto, żebyście zwrócili uwagę. Dodatkowo Brighton musiało jakoś sobie zrekompensować brak Levi'a Colwilla, który wiadomo, że odszedł do Chelsea. Mauricio Pochettino wprost mówi o tym młodziutkim angielskim stoperze, że jest to jeden z najlepszych już teraz środkowych obrońców w całej Anglii. Czy tak jest, czy nie? O tym tak naprawdę się przekonamy i nie do końca jest to kwestia faktów, tylko bardziej subiektywnej opinii. Natomiast faktem jest na pewno to, że Brighton musiało znaleźć sobie lewonożnego stopera i takiego znalazło w postaci Igora Julio, czyli 25-letniego Brazylijczyka sprowadzonego z Fiorentiny za około 20 milionów funtów. No i właśnie, pytanie, jakim piłkarzem jest Igor Julio? Także mam wrażenie, że to jest znów taki zawodnik, przy którym możemy sobie postawić gwiazdkę i powiedzieć, sprawdźmy za 10 tygodni. Bo choćby Levi'owi Colwillowi zajęło 8 spotkań, żeby przebić się do wyjściowej jedenastki Roberto De Serbiego. Sam Włoch mówił o tym, że ta koncepcja jego gry tak naprawdę jest bardzo prosta, natomiast wyczucie odpowiedniego momentu podania, także przeanalizowanie kilku aspektów właśnie, zwłaszcza gdy mówimy o wyprowadzeniu piłki, a przecież od tego głównie są stoperzy, zabiera czas. Dlatego też Igor Julio, czyli zawodnik, który tak jak mówiłem, grał w Fiorentinie pod wodzą Vincenzo Italiano, także to jest bardzo ciekawe trenerskie nazwisko, które właśnie promuje taki futbol zupełnie niekojarzony ze stylem włoskim,
bardziej opierający się o te fasady, powiedzmy, tej katedry zbudowanej przez Johana Cruyffa i ostatnio dobudowanej przez Pepa Guardiolę, czyli mimo wszystko futbol totalny. I jak najbardziej Igor Julio pod tym kątem będzie się sprawdzał w Brighton idealnie. Tak jak mówię, nie wiem, czy on wskoczy od razu do wyjściowej jedenastki, raczej nie. Natomiast kiedy już wskoczy, to możemy się spodziewać tego, że będzie to, powiedzmy, stoper o podobnej charakterystyce, co choćby Levi Colwill, chociaż będzie popełniał więcej błędów, bo wciąż on ma spore rezerwy, zwłaszcza gdy mówimy o ustawieniu ciała, choćby kiedy nie ma piłki, no bo tak między innymi padł gol dla West Hamu w tym finale Ligi Konferencji, gdzie także Igor Julio wszedł na boisko w końcówce i nie upilnował Jaroda Bowena właśnie przez złą pozycję ciała, więc wciąż jest to piłkarz z rezerwami, natomiast jako że Brighton wygrało o niego licytację z kilkoma naprawdę ciekawymi zespołami właśnie z rynku europejskiego, no to można się spodziewać tego, że zwyczajnie Igor Julio będzie kolejną trafioną inwestycją. Czy tak się stanie, czy nie? Oczywiście, tak jak mówię, czas pokaże. Co więcej, środek pola to także jest obszar, gdzie Brighton jak najbardziej się wzmocniło, no bo Mahmoud Dahoud to jest zawodnik, który być może w ostatnim sezonie Bundesligi nie grał wcale tak sporo ze względu na kontuzje, ze względu także na różne rzeczy, które po prostu się nawarstwiły. No bo choćby kiedy wydawało się, że ten pomocnik urodzony w Syrii jak najbardziej będzie taką pierwszoplanową albo jedną z głównych postaci w pomocy środka pola Borussii Dortmund, właśnie złapał uraz, który wykluczył go z gry bodajże do stycznia czy do lutego, no i później okazało się, że jest już troszkę za późno, żeby zwyczajnie wyskoczyć gdzieś w tej rywalizacji właśnie w środku pola na pierwszy plan. Tak czy siak, Mahmoud Dahoud w tym nawet debiucie swoim przeciwko Luton Town pokazał, że jest w stanie zaoferować coś podobnego, co oferował Alexis McAllister, czyli znów piłkarz, który właśnie idealnie pokazuje ten model biznesowy Brighton. Co więcej, także James Milner został dodany właśnie do środka pola i to także jest naprawdę wartościowy dodatek ze względu na to, że no właśnie, to może być i tak naprawdę środkowy pomocnik, może być też to lewy obrońca. Ostatnio nawet grał na pozycji prawego obrońcy i tam widzi go Roberto De Zerbi. Zatem James Milner to także jest kolejne nazwisko, które właśnie trzeba sobie zapisać, ale mimo wszystko byłbym bardziej podekscytowany tym Dahoudem, który dołącza z Borussii Dortmund i jak najbardziej wydaje się, że to będzie po prostu świetny dodatek w perspektywie całości Brighton, o ile oczywiście zdrowie pozwoli mu grać. Dodatkowo jeszcze to, co jest bardzo istotne, to jest to, że sprowadzono nowego bramkarza, Bart Verbruggen, o ile się nie mylę, za 20 milionów funtów przechodzi do Brighton z Anderlechtu Bruksela, oczywiście, czyli z ligi belgijskiej. I właśnie, pytanie, dlaczego za 20-latka zapłacono taką kwotę, tym bardziej, że słyszymy, że to jest mimo wszystko bramkarz wciąż nieukształtowany w 100%. I Brighton po raz kolejny płaci głównie za potencjał, natomiast także stawia na taką długofalowość, gdy mówimy o pozycji bramkarza, żeby dopasować się do Roberto De Zerbiego, czyli po prostu, choćby Robert Sanchez nie pasował komuś takiemu jak De Zerbi przez swoją nieumiejętność w grze nogami, poprzez to, że właśnie ten pomysł De Zerbiego po prostu się nie przyjął jakoś, szczególnie gdy mówimy o umiejętnościach Hiszpana, dlatego też wskoczył do bramki Jason Steele. I to jest akurat kluczowa informacja, to znaczy bramkarz w zespole Brighton, gdy mówimy zwłaszcza o fazie wyprowadzenia piłki, odgrywa kluczową rolę. Bart Verbruggen, którego wielkim fanem jest choćby Vincent Kompany, czyli także postać mocno związana z Anderlechtem, być może nie jest idealnym bramkarzem na ten moment, natomiast pod kątem gry nogami po prostu prezentuje on wręcz kosmiczny poziom. I spodziewam się, prawdę mówiąc, tutaj takiej sytuacji, jaka choćby miała miejsce w Barcelonie, kiedy dołączał i Claudio Bravo, i Marc-André ter Stegen. To znaczy, że powolutku będzie wprowadzany Bart Verbruggen, natomiast kiedy już ten jego talent odpali, kiedy zostanie postawiona na niego szala, właśnie gdy mówimy o pozycji bramkarza tak w 100%, no to po prostu może się okazać, że belgijski goalkeeper jest już w 100% ukształtowany, gdy mówimy o grze na najwyższym poziomie, no bo właśnie ten okres aklimatyzacji, pewnie także pod kątem stricte fachu bramkarskiego i braku popełniania takich błędów, które zdarzały się temu goalkeeperowi w poprzednim sezonie w lidze belgijskiej, po prostu to będzie coś, co będzie godne naszej uwagi. Zatem zapamiętajcie to nazwisko Bart Verbruggen, a teraz zmierzajmy do tych zawodników, którzy są, prawdę mówiąc, najciekawsi właśnie, gdy mówimy o tym filmie związanym z Brighton, czyli nowy Mitoma, nowy Caicedo. Jeśli Was ten wątek zaciekawił, to bardzo dobrze, bo być może to będzie jedyna okazja w Waszym życiu, kiedy będziecie mieli szansę usłyszeć nazwisko takie jak Yasin Ayari, czyli 19-letni szwedzki pomocnik sprowadzony z AIK za 5 milionów funtów. I właśnie, pytanie, dlaczego o nim mówię? Dlatego, bo zimą, kiedy został przeprowadzony ten transfer, było słychać takie głosy już w klubie z The Amex, czyli właśnie w Brighton, że to może być długofalowy zastępca dla Moisesa Caicedo. Czy tak się stanie? Oczywiście, tak jak mówię, to jest mimo wszystko prospekt, to jest mimo wszystko bardzo młody talent, natomiast żeby nie było, że
właśnie nie mówiłem, żeby nie było czegoś takiego, że później ten piłkarz wchodzi i tak naprawdę nagle się okazuje, że wow, kim on jest. Mamy tutaj do czynienia z zawodnikiem profilowo pasującym do roli Moisesa Caicedo, czyli właśnie znów taka, nie chcę mówić typowa szóstka, bo Moises Caicedo jest dużo więcej niż typową szóstką, ale po prostu zawodnik, który jest świetny w odbiorze piłki i który, tak jak mówię, na poziomie zwłaszcza piłki młodzieżowej w Szwecji naprawdę wyróżnia się wręcz niesamowicie. Co więcej, to co jest bardzo istotne, to jest to, że jeszcze jest ktoś taki jak Simon Adingra. I tego piłkarza już możecie kojarzyć nieco bardziej ze względu na jego ostatni występ przeciwko Luton Town. Tam tak się składa, że Adingra spisał się całkiem nieźle, wszedł na boisko z ławki rezerwowych, zaliczył bardzo udany debiut w Premier League swoją drogą, no bo strzelił nawet bramkę przeciwko The Hatters. Ale to, co jest bardzo istotne, to jest to, że znów w klubie z The Amex, czyli w Brighton, jest postrzegany on jako potencjalny następca Kalumi Tomy. Jeszcze 12 miesięcy temu tak naprawdę nie słyszeliśmy o postaci tego 26-letniego Japończyka, który wtedy dopiero przebijał się w Brighton w tym pierwszym zespole po tak naprawdę epizodzie w piłce belgijskiej. Wiemy, że to jest dosyć popularna metoda właśnie wypożyczania piłkarzy do choćby Royal Union Saint-Gilloise, czyli tego klubu zaprzyjaźnionego przez postać właściciela Brighton, czyli Tonego Bluma właśnie z The Amex. No i właśnie, pytanie, jak to się ma do Simona Adingry? Ano tak, że on w poprzednim sezonie w Royal Union Saint-Gilloise, czyli tak naprawdę w tym samym zespole, gdzie był i Mitoma, i gdzie choćby kiedyś był Kasper Kozłowski, w ostatnim sezonie strzelił 11 bramek, zaliczył 9 asyst i ogólnie rzecz ujmując naprawdę wyglądał wręcz kapitalnie. We wszystkich rozgrywkach w poprzedniej kampanii ligowej zaliczył 15 goli i 15 asyst, wynik 30 łącznie udziałów przy bramkach. Naprawdę jest to świetny rezultat jak na 21-letniego skrzydłowego z Wybrzeża Kości Słoniowej. Zatem jeśli będziemy mieli choćby do czynienia z obniżką formy Kalumi Tomy, ewentualnie także ze sprzedażą tego piłkarza, bo choćby o Japończyka starają się już największe kluby Premier League, no to właśnie Simon Adingra jest takim nazwiskiem, które warto, żebyście zapamiętali, bo o ile, tak jak mówiłem w przypadku Yasina Ayeriego, to jest bardziej przyszłościowa opcja dla Brighton i wątpię, żeby on w najbliższym czasie spisywał się jakoś bardzo dobrze na boisku, ze względu na to, że po prostu być może nie będziemy dostawać wielu okazji, żeby go oglądać, ewentualnie w lidze konferencji, oczywiście w lidze Europy, czyli tam, gdzie będzie grać Brighton. Natomiast Simon Adingra w tym meczu z Luton Town już na boisko wszedł i już pokazał, że jest w stanie dać bramkę. Zatem kto wie, jak to będzie właśnie wyglądać, gdy mówimy o piłkarzu, który został sprowadzony z FC North Zealand za 6 milionów funtów i jeszcze przed 2 laty, a następnie został wypożyczony do Ligi Belgijskiej. To jest także sygnał, że mimo wszystko nie powinniśmy tracić nadziei właśnie, gdy mówimy o Kasprze Kozłowskim odnośnie zawodników, którzy są godni naszej uwagi właśnie w Brighton. No to choćby Julio Enciso, czyli zawodnik, który popisał się kilkoma naprawdę kapitalnymi wręcz trafieniami pod koniec poprzedniego sezonu, między innymi o ile się nie mylę spotkanie z Chelsea. Tam naprawdę kapitalny gol właśnie piłkarza, który został sprowadzony jeszcze kilka miesięcy temu przez Brighton. Dodatkowo Facundo Buonanotte, czyli piłkarz sprowadzony z Rosario Central za 10 milionów funtów, podobnie zresztą jak Yasin Ayari, bo był kupiony zimą. Zatem to są wszyscy piłkarze, na których moim zdaniem warto byłoby zwrócić uwagę w Brighton. I tak jak mówię, choćby w przypadku Kaspera Kozłowskiego, opowiadałem o tym w jednym z filmów na moim kanale, niekoniecznie powinniśmy się martwić tym, że on jeszcze się nie przebił do tego Brighton. Jeśli naprawdę będzie się wyróżniał na poziomie Ligi Holenderskiej w tym sezonie, no to kto wie, jak to będzie wyglądać właśnie na przykładzie Simona Adingry, który, tak jak zresztą wspomniałem, poprzedni sezon bardzo udany, okres gry tak naprawdę na poziomie Ligi Belgijskiej, 11 bramek, 9 asyst i teraz widzimy, że wchodzi już na poziom Premier League z buta, no bo strzela bramkę, więc Brighton ten model panowania nad swoimi młodymi talentami ma naprawdę na najwyższym poziomie i ciekaw jestem, czy choćby Chelsea, zatrudniający kilku pracowników Brighton, m.in. Paula Winstantleya, o ile się nie mylę, tak się nazywa ten człowiek, który był dyrektorem wykonawczym właśnie w Brighton i który ogólnie rzecz ujmując odpowiadał że za planowanie rozwoju młodzieży, której przecież Brighton ma naprawdę multum. On przeszedł do Chelsea w listopadzie zeszłego roku i pytanie, czy tak samo dobrze będzie to wyglądało w klubie ze Stamford Bridge, bo widzimy, że tam ta polityka transferowa także jest nacechowana właśnie tym, że ściągamy naprawdę młodych piłkarzy za relatywnie niewielkie pieniądze w porównaniu z tym, co moglibyśmy za nich zapłacić za kilka lat. Czy to się opłaci Chelsea, czy nie, o tym się przekonamy, ale tak jak mówię, w przypadku Brighton naprawdę warto sobie na kilku tych piłkarzy zwrócić uwagę. Trzymajcie się, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siema!